Już na samym początku tej lekcji mam dla Ciebie zadanie. Zatrzymaj ją i spróbuj samodzielnie obliczyć te dwa logarytmy. Zacznijmy od tego logarytmu. Do jakiej potęgi należy podnieść liczbę 2, aby otrzymać 8? 2 do potęgi trzeciej równa się 8. A do jakiej potęgi należy podnieść 2, aby otrzymać 4? 2 do potęgi drugiej równa się 4. Mam dla Ciebie jeszcze jedno zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj obliczyć, ile to jest logarytm o podstawie 2 z iloczynu liczb 8 i 4. 8 razy 4 to 32. Otrzymujemy logarytm o podstawie 2 z liczby 32. Do jakiej potęgi należy zatem podnieść liczbę 2, aby otrzymać 32? 2 do potęgi piątej to 32. Skoro wiemy, ile to jest logarytm o podstawie 2 z liczby 8 i logarytm o podstawie 2 z liczby 4, to obliczenie takiej sumy nie będzie dla nas problemem. Logarytm o podstawie 2 z liczby 8 to 3, a logarytm o podstawie 2 z liczby 4 to 2. Wiemy to z tych obliczeń. Otrzymujemy 3 dodać 2, czyli 5. Spróbujmy teraz poszukać trochę matematycznej magii, która wynika z tych rozważań. Spójrz raz jeszcze na tę sumę. Wiemy, że logarytm o podstawie 2 z liczby 8 dodać logarytm o podstawie 2 z liczby 4 to 5. Spójrz teraz na ten logarytm, który w podstawie ma również liczbę 2. Liczbą logarytmowaną jest iloczyn dwóch liczb, liczby 8 i liczby 4. Zwróć uwagę, że te liczby są liczbami logarytmowanymi w tych dwóch logarytmach. Logarytm o podstawie 2 z iloczynu liczb 8 i 4 to również 5. Możemy zatem stwierdzić, że logarytm o podstawie 2 z liczby 8 dodać logarytm o podstawie 2 z liczby 4 to jest to samo co logarytm o podstawie 2 z iloczynu liczb 8 i 4. Zauważ, że wszystkie te logarytmy mają taką samą podstawę. Po prawej stronie równania mamy sumę dwóch logarytmów. Zobacz, jeśli podstawy dwóch logarytmów są identyczne i dodajemy do siebie te dwa logarytmy, to taką sumę możemy zapisać w postaci jednego logarytmu również o takiej samej podstawie z iloczynu liczb logarytmowanych. Zastanawiasz się pewnie, po co to jest potrzebne. Spróbuj samemu dojść do tego, obliczając tę sumę. Mamy tutaj logarytm o podstawie 6 z liczby 2 dodać logarytm o podstawie 6 z liczby 3. Moglibyśmy ugryźć ten przykład, obliczając po kolei te dwa logarytmy i dodając do siebie wyniki. Zauważ jednak, że nie potrafimy powiedzieć, do jakiej potęgi należy podnieść liczbę 6, aby otrzymać liczbę 2. Tak samo nie potrafimy powiedzieć, do jakiej potęgi należy podnieść liczbę 6, aby otrzymać 3. Możemy jednak skorzystać z techniki, którą poznaliśmy przed chwilą. Zauważ, że oba logarytmy mają taką samą podstawę. W tym przypadku taką sumę możemy zapisać w postaci jednego logarytmu również o podstawie równej 6 z iloczynu liczb logarytmowanych, które występują w tych dwóch logarytmach. 2 razy 3 to 6. Otrzymujemy logarytm o podstawie 6 z liczby 6. Do jakiej potęgi należy podnieść liczbę 6, aby otrzymać 6? Do potęgi pierwszej. Mimo tego, że nie byliśmy w stanie obliczyć oddzielnie tych dwóch logarytmów, to byliśmy w stanie obliczyć sumę tych dwóch logarytmów. Zamieniliśmy ją na jeden logarytm z iloczynu liczb logarytmowanych. Możemy to robić wyłącznie wtedy, kiedy logarytmy biorące udział w dodawaniu mają taką samą podstawę. Przyszła pora, aby uogólnić sobie nasze rozważania. Logarytm o podstawie a z liczby b dodać logarytm o podstawie a z liczby c to jest to samo co logarytm o podstawie a z iloczynu liczb b i c. Najważniejsze jest to, aby pamiętać o tym, że ten wzór możemy stosować wyłącznie wtedy, kiedy logarytmy biorące udział w dodawaniu mają taką samą podstawę. Pamiętaj o tym, że podstawa logarytmu musi być zawsze większa od zera i różna od jedynki, a liczby logarytmowane muszą być większe od zera. Teraz przyszła kolej na zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć, ile to jest logarytm o podstawie 10 z liczby 2 dodać logarytm o podstawie 10 z liczby 5. Znowu nie jesteśmy w stanie powiedzieć, do jakiej potęgi należy podnieść liczbę 10, aby otrzymać liczbę 2. Tak samo nie jesteśmy w stanie powiedzieć, do jakiej potęgi należy podnieść liczbę 10, aby otrzymać 5. Zwróć jednak uwagę, że w tej sumie występują dwa logarytmy o jednakowej podstawie. Co w takim przypadku możemy zrobić? W takim przypadku taką sumę możemy zapisać w postaci jednego logarytmu, który również w podstawie ma liczbę 10, z iloczynu liczb logarytmowanych, które występują w tych dwóch logarytmach. Otrzymujemy zatem logarytm o podstawie 10 z iloczynu liczb 2 i 5. 2 razy 5 to 10, więc otrzymujemy logarytm o podstawie 10 z liczby 10. Taki logarytm jest równy 1, ponieważ 10 podniesione do potęgi pierwszej da nam liczbę 10.